Ronda, siódemka Mateusz Jedliński, ósemka Robert Korasiak, dziewiątka Dawid Walczak. No też inny ekstraklasowiec jest w barwach drużyny, no nie licząc oczywiście trenera Bartosza Łyszyka, to już jest naprawdę postać w polskim futsalu, bardzo zasłużona. Bartłomiej Węsiora do Wróbla. Strzelenie piłki przed pole karne. Strzał i bardzo ładna interwencja Daniela Szepczyńskiego. Węsiora, jego strzał zamortyzowany. Teraz dobry wyrzut Szepczyńskiego. Czy będzie pierwszy gol? Witzberger i świetnie teraz obronił Kajetan Pytka. Mateusz Jedliński. Mikołaj Witzberger, Jedliński. Krzyżanowski. Teraz przechwycona piłka przez zawodników FC Kartuzy. Uderzenie Krefta, jeszcze rykoszet i będzie gol, tak! Michał Papina zdobywcą bramki, która otwiera wynik dzisiejszego spotkania. Jedliński. No i znowu kartuzianie są przed szansą na zdobycie gola i to też czynią efektownie. Między nogami Szepczyńskiego bramkę na 2-0 strzela Jakub Konkol. Natomiast teraz zawodnik z numerem 8, Dawid Papina, przed szansą na zdobycie bramki numer 3. I gol! Dawid Papina pokonuje Daniela Szepczyńskiego z rzutu karnego przedłużonego i mamy 3-0. Spójrzmy. Dawid Papina i tym razem elegancko broni Daniel Szepczyński. Dla ekipy FC Kartuzy był to gol z rzutu karnego przedłużonego. Tymczasem jest szansa na pierwsze trafienie dla ekipy Obornik, ale nie czynią tego skutecznie zawodnicy gospodarzy. Jeszcze teraz uderzenie Marka Majchrzaka. No i szansa na zmniejszenie prowadzenia przez kartuzian jest przed dysponującym potężnym uderzeniem Mikołajem Witzbergerem. Kapitan drużyny gospodarzy kontra Pytka i Kajetan Pytka łapie piłkę. Niespełna pół minuty do zakończenia pierwszej połowy. Mikołaj Orczykowski teraz dwóch na dwóch. Mikołaj Orczykowski ciągle nie ma bramki. Co się dzieje tutaj w Obornikach? Po stronie futsalu Oborniki jednak nie wykorzystana żadna z tych okazji. Cały czas na zero z przodu gracze gospodarzy, natomiast goście prowadzą. O, czy będzie gol? Zaliczony. Zaliczony. Mateusz Jedliński. Naprawdę. Stworzyli chyba więcej sytuacji strzeleckich. Naprawdę. Sporo się działo w pierwszej połowie, ale strzelili tylko jednego gola, natomiast goście 3. Teraz jest szansa na bramkę numer 4. Jak to zrobił przed chwilą Jakub Konkol, że futsalówka nie trafiła między słupki do praktycznie pustej bramki, to tylko on chyba wie. I jest szansa dla zawodników FC Kartuzy. Świetnie teraz Szepczyński, ale jednak gol. Poszli za ciosem, nieustępliwie. Do końca zagrali zawodnicy FC Kartuzy po asyście Jakuba Konkola. Bramkę numer 4 dla gości zdobywa Adam Kordyl. Potoczyła się czysto Bartosz Łeszyk. Uderzenie lewą nogą, jest obrona Piotra Konkola. I mamy gol! Z lewej strony boiska popędził Daniel Grot. Wyszedł z bramki Daniel Szepczyński, ale to nie pomogło. Podanie wprost pod nogi Bartłomieja Węsiory. Pojedynek 1-1 wygrany przez kapitana ekipy kartuskiej. Bez szans Daniel Szepczyński. Bartłomiej Węsiora strzela na 6-1. Antokolski. Wychodzą 3-1. O, jest gol! Maciej Antokolski nie musiał podawać na skrzydło, zrobił to sam. Oczywiście wedle przepisów piłka będzie rozgrywana z linii bocznej.
koniec rywalizacji obornicko-kartuskiej. Wynik spotkania 6-2. Zasłużenie wygrywają goście. Bramki dla zawodników z Kartu strzelali Michał Papina, Jakub Konkol,